Dzień dobry wszystkim. Witam na spotkaniu ze spółką Dark Point Games. To toruński niezależny producent gier z gatunku Action RPG. Studio założone zostało w 2019 roku przez pasjonatów, których zebrane doświadczenie przekuwają w ambitne gry z segmentu premium indie, wykorzystając w nich ich autorską technologię sztucznej inteligencji Gaia. Pierwsza gra spółki, Achilles Legend Untold, zadebiutuje w 2022 roku na platformie PC. Spółka planuje debiut na rynku New Connect w pierwszej połowie przyszłego roku. A teraz zapraszam Państwa na prezentację, którą przedstawi Paweł Waszak, prezes spółki. Dzień dobry Państwu. Nazywam, jak koleżanka przedstawiła, nazywam się Paweł Waszak. Jestem prezesem zarządu spółki Dark Point Games. Spółka powstała w 2019 roku. Naszym głównym celem było stworzenie spółki, która będzie tworzyła ambitne gry z segmentu indie premium. Chcieliśmy wykorzystać nasze dotychczasowe doświadczenie, które zebraliśmy w ponad 14 latach pracy. W moim przypadku jest to 20 lat doświadczenia w game devie. Doszliśmy do tego momentu, że chcemy tworzyć własne gry, wiemy jak to robić, nasze doświadczenie pozwala nam na to, dlatego zdecydowaliśmy się założyć Dark Point Games. Wiemy jak tego dokonać, nasz zespół aktualnie liczy blisko 20 osób. Nasz cały zespół miał już okazję wcześniej pracować nad wieloma tytułami. Ja jako Paweł Waszak pracowałem w Techlandzie, w Vivid Games, w CI Games. Zebrałem bardzo duże doświadczenie w tym, jak tworzyć dobre gry, co działa, co nie działa. Dlatego w 2019 zdecydowałem, że chciałbym stworzyć spółkę, która będzie miała zupełnie inne podejście do tworzenia gier, żeby nie tylko kopiować istniejące schematy, natomiast żeby każda nasza gra była zupełnie z ambitnym podejściem, dlatego nasz pierwszy tytuł korzysta, już teraz korzysta, natomiast w 2019 był to plan rozwinięcia sztucznej inteligencji dotąd niespotykanej w grach. Żeby to osiągnąć, potrzebny był dobry zespół, który wie jak to zrobić. Dlatego właściwie historia założenia to już jest myśl od 2014-2015 roku, kiedy pracowaliśmy w CI Games przy grze Alien Rage. Tam większość, główni założyciele spółki, czyli ja, Marcin Kamiński, Daniel Mira oraz Wiesław Małek, mieliśmy okazję pracować. Każdy z nas był bardzo istotnym członkiem zespołu, który odpowiadał za istotne rzeczy w grze. Dlatego wiedzieliśmy, jak to zrobić i zdecydowaliśmy się wspólnie na założenie Dark Point Games. Każdy z nas ma ponad 14 lat doświadczenia przy produkcji gier. Jednocześnie również mamy doświadczenie w portowaniu gier na konsole, ponieważ nasze gry również pojawiły się jeszcze na Xboxie 360 czy PS3 oraz Xboxie One czy PS4. Żeby to osiągnąć, potrzebowaliśmy zgrany zespół. Dlatego większość naszej ekipy znaliśmy, właściwie zakładając firmę, wiedzieliśmy, kto ma u nas pracować i chcieliśmy, żeby te osoby się u nas znalazły. Jest to blisko 20 osób,
Mieliśmy okazję wspólnie pracować już przy Alien Rage'u, przy Assassin, przy Realboxing 2 Creed, czy przy Enemy Froncie. Dzięki temu wiemy, jak wspólnie pracujemy. Każdy się zna, każdy wie, jak pracuje. Również nieraz pracowaliśmy praca zdalna, bo jak 1,5 roku temu COVID nas dopadł, my również mieliśmy częściowo pracę zdalną, ale przez to, że mamy takie doświadczenie, od razu wiedzieliśmy, jak to zorganizować i nie było z tym żadnego problemu oraz żadnych przestojów. Ponad 7 z nas razem pracowało blisko 10 lat, więc nasze wspólne doświadczenie bardzo nam pomaga w szybszej realizacji pojedynczych zadań, tasków czy zupełnie innego spojrzenia na dane zagadnienia, ponieważ wiemy, że każdy ma trochę inne podejście, dzięki temu bardzo szybko jesteśmy w stanie dane zadanie czy dany problem rozwiązać, ponieważ właściwie większość problemów rozwiązujemy w ciągu 1-2 dni. Są to szybkie decyzje, które od razu skutkują szybszą pracą. Naszą filozofią, tak jak wspomniałem prędzej, jest tworzenie ambitnych gier, natomiast chcemy też słuchać graczy. My sami jesteśmy graczami, wiemy, że nieraz gry nie do końca są tak tworzone. My chcemy się zdecydowanie wsłuchiwać w to, co ma dla nas do powiedzenia gracze, community naszych gier, dlatego zdecydowaliśmy, że nasza pierwsza gra będzie wydana w formie Early Accessu na platformie Steam. Dzięki temu dopracujemy po Early Accessie, słuchając komentarzy, słuchając graczy, będziemy mieli pewność, że nasza gra przy pełnym wydaniu będzie pełnym doświadczeniem, gdzie wszyscy będą jak najbardziej zadowoleni z tego, co tworzymy. Naszym głównym celem, może nie tyle głównym, co naszym pierwszym celem było tworzenie gier action RPG. Skąd takie połączenie? Jest bardzo dużo ludzi, którzy lubią gry typu action oraz RPG. Action RPG łączy te dwa gatunki, dzięki czemu jesteśmy w stanie sięgnąć do bardzo dużej bazy graczy, którzy zawsze znajdą coś dla siebie. Tu na slajdzie są przykłady takich typu gier. Są to co prawda tytuły AAA, więc bardzo duże budżety, natomiast pokazują potencjał rynku. Ile sztuk egzemplarzy takich gier może się sprzedać. Również tu już bardziej gry z serii indie, czyli segment dokładnie, w którym my celujemy. Wydany niedawno Hades, który aktualnie to już 1 milion egzemplarzy, dużo szybciej już nawet pewnie 2 albo nawet 3 miliony egzemplarzy się sprzedało. Children of Morta, które ponad 500 000 egzemplarzy, czy Van Helsing, który tylko na PC-cie się sprzedał w ponad 300 egzemplarzach. Jest to target naszej pierwszej gry oraz planujemy pozostać w tym gatunku, więc będziemy wraz z następnymi grami jeszcze lepiej wiedzieć, na jak dużą liczbę graczy możemy liczyć. Zatem przejdźmy do naszej pierwszej gry. Zacznijmy może od materiału filmowego. Oh!
A hero of legends. Who will change history. You made a vow, Achilles. Welcome to my forge. Become a warrior who will defy gods. Become a legend. A więc nasza, był to trailer, reveal trailer naszej pierwszej gry Achilles Legends Untold. Reveal był parę miesięcy temu. Mamy bardzo dobre przyjęcie trailera oraz bardzo dużo pozytywnych komentarzy na temat pierwszych materiałów filmowych. Zdecydowaliśmy się na stworzenie gry action RPG. Natomiast nie chcieliśmy podejść do tego typowo, czyli nie chcieliśmy zrobić ani hack and slasha, ani aktualnie modnego gatunku Souls-like w formie TPP. Chcieliśmy połączyć te dwa gatunki, dlatego zdecydowaliśmy się na gameplay Souls-like'owy, natomiast kamerę, czyli widok całej gry wzięliśmy z typowych hack and slashy, czyli rzut izometryczny. Dzięki temu mamy unikatowe połączenie gry Souls-like w dotąd niespotykanym widoku. Jest to coś nowego dla graczy. Ludzie są jak dotąd z komentarzy bardzo zaskoczeni i bardzo czekają na nasz tytuł. I jest to jedna z naszych pierwszych innowacji, którą chcieliśmy wprowadzić w naszej grze. Jeśli chodzi o setting, nie chcieliśmy skupiać się na wymyślaniu zupełnie czegoś nowego. Jednocześnie nie chcieliśmy, żeby to był anonimowy fantasy, dlatego zdecydowaliśmy się na bardzo bogaty filmy, książki, okres historyczny, jakim jest mitologia grecka. Dlatego mieliśmy bardzo dużo już przykładów, konceptów, ale chcieliśmy zupełnie pokazać to od naszej strony, dlatego takie dość nietypowe połączenie gatunku. Jednocześnie Achilles, tytuł naszej gry, czyli każdy zna mit o Achillesie, jednocześnie wie, że był to grecki wojownik, dlatego zdecydowaliśmy się na użycie od razu tytułu tego imienia, ponieważ każdy sięgając po tą grę będzie wiedział, o co w grze będzie chodzić, czyli gra będzie nastawiona na walkę, ponieważ gry typu Souls-like, czyli typowy gameplay Souls-like'owy jest tak układany, że to jest podstawą gry. Dodatkowo dodaliśmy zupełnie nasze Legends Untold, czyli naszą historię Achillesa, która będzie zupełnie inna niż dotąd, w jakim świetle był pokazywany Achilles.
Główna historia jest to konflikt między Hadesem i Aresem i Achilles przez swoje początkowe poczynania, swoją walkę uwikła się w ten konflikt. Dzięki temu będziemy mogli pokazać różne scenerie, jak pustynie, lasy, świątynie. Będzie to grecki wojownik, który jest znany z wojny trojańskiej, a zostanie również ukazany w zupełnie nowych przygodach. Podstawowe informacje o grze. Gra już jest w produkcji 2,5 roku. Aktualny dotychczasowy koszt produkcji to jest 5 milionów złotych. Szacowany czas rozgrywki jest to około 12 godzin, natomiast gry typu Souls-like tak naprawdę przez swoje funkcje takie jak grind, czyli zdobywanie, ulepszanie postaci do jak najlepszej formy, kupowanie skilli powoduje to, że ten gameplay można naprawdę bardzo mocno wydłużyć i szacowany gameplay jest tylko tym średnim czasem, natomiast wielu graczy myślę, że spokojnie 2-3 razy dłużej zajmie skończenie tytułu. Oczywiście gatunek action RPG, tryby single player oraz online'owo będzie to kooperacja. Jest to nasz dodatkowy tryb dungeonów, które są generowane specjalnie dla trybu co-op oraz będą dodatkowo dla single player przygotowywane specjalne odcinki generowane, żeby każdy gracz miał swoją część unikatową, której nikt inny nie zobaczy, ponieważ generacja, jak sama nazwa wskazuje, jest sposobem losowym, czyli bardzo ciężko będzie, żeby dwóch graczy spotkało dokładnie ten sam level. Gra jest brutalna, więc PEGI 16. Nasza premiera w formie Early Accessu na platformie Steam w drugim kwartale 2022 roku. Cenę aktualnie jeszcze nie mamy dokładnie ustalonej. Na pewno będzie w przedziale między 20 a 25 dolarów. Szacujemy, że nasz w ciągu roku od wydania na Early Accessie gra się sprzeda w 100 tysiącach egzemplarzy. Nasza aktualna roadmapa Achillesa wygląda następująco. W tym roku był reveal gry oraz trwa kampania promocyjna, działania marketingowe, jest budowana społeczność wokół gry. W przyszłym roku, w drugim kwartale, będzie wydana Early Access gry oraz w trakcie roku będzie ulepszana, będą poprawki gry, tak żeby pod koniec roku wydać pełną wersję. W 2023 planujemy stworzyć porty konsolowe na Xbox One, PlayStation 4, następnie na PlayStation 5 oraz nowego Xboxa Series X i Series S. Również rozważamy port gry na Nintendo Switcha. Jednocześnie tworząc porty gry będziemy rozbudowywać ją o nową zawartość, jak również w 2024 będziemy chcieli cały czas rozbudowywać grę, jednocześnie przy zachowaniu ceny gry, czyli nie będą to płatne DLC, tylko wszystko co dodamy do gry, to każdy kto kupił prędzej
będzie miał do tego dostęp, dzięki temu będzie wracał do gry, będzie patrzył, co dodamy, co dodaliśmy, co zmieniliśmy, jak ulepszyliśmy nasz produkt, i to powinno bardzo wydłużyć zainteresowanie naszym tytułem. Cechy, właśnie najważniejsze cechy wyróżniające, tak jak wspomniałem na początku, jest to nietypowe połączenie souls-like'owości, gameplayu typu souls-like z rzutem izometrycznym. Natomiast naszym dużym, drugim wyróżnikiem jest Gaia. Gaia jest to system AI odpowiedzialny za zachowania przeciwników. Natomiast chodzi o zupełnie inne zachowania, ponieważ dotąd w grach przeciwnicy, każdy działa niezależnie. Natomiast nasza Gaia, oprócz tego, że powoduje to, że przeciwnicy bardziej działają w grupie, również głównym punktem jest to, że są ataki grupowe. Natomiast ataki grupowe polegają na tym, że przeciwnicy wspólnie wykonują jakiś atak. Na przykład w trailerze był atak łucznika, który wyskakiwał z pleców drugiego przeciwnika z tarczą. Dzięki temu był on w powietrzu i strzelał do nas z powietrza, niedostępny dla nas, żeby go zaatakować. Dzięki takim zachowaniom AI staje się bardziej nieprzewidywalne, dużo trudniejsze i bardziej widowiskowe. Dlatego to jest nasz główny wyróżnik, jeśli chodzi o AI. Mamy również wciągającą historię, którą inspirowaliśmy się mitologią grecką. Jak było widać na trailerze, nasza oprawa graficzna jest bardzo wysokiej jakości. Chcemy, aby jednocześnie Gaia wprowadza tą nieprzewidywalność, dzięki temu możemy również nią sterować poziomem trudności, ponieważ gry typu Souls-like są z założenia, są to trudne gry. My dzięki temu, że bardziej Gaia będzie kontrolować zachowania AI, jesteśmy w stanie zrobić ją również bardziej przystępną, ponieważ dodamy poziomy trudności, żeby gracze, którzy nie do końca czują się w grach typu Souls-like, również mogli w nią zagrać, mogli obejrzeć historię. Rozgrywka się stanie bardziej przystępna, ale dla każdego, który chce, żeby była wymagająca, to oczywiście ona taka będzie. Kolejną rzeczą to są losowo generowane podziemia. Standardowa rozgrywka single player będzie opierać się o otwarty świat Grecji, będzie to duża mapa z góry przygotowana, natomiast losowo generowane dungeony będą dodatkiem, który wzbogaci jeszcze ten świat, będą w wielu miejscach, jednocześnie będzie to podstawa rozgrywek koopowych. Oraz nasz kolejny wyróżnik, czyli upgrade postaci, rozwój postaci. Zupełnie przebudowaliśmy typowy upgrade w grach souls-like'owych. Każdy może swoją postać zbudować i rozwijać tak, jak on chce. Nie narzucamy żadnych ograniczeń. Każdy może przystosować postać do swojego stylu rozgrywki,
będą unikatowe umiejętności zależne od wybranego rozwoju, kierunku. Wszystko będzie mogło się dopasować do gracza. Dzięki temu każdy będzie mógł pokonać, będzie mógł znaleźć, jak aktualne umiejętności wykorzystać, aby pokonać aktualnych przeciwników. Tak jak wspomniałem, nasz system Gaia, interakcji pomiędzy AI, wpływa to również na naturalność i wiarygodność walk. Gaia, nasza główna innowacja, również została dofinansowana przez NCBIR. Było to opracowanie izometrycznej gry typu Action RPG z autorskim systemem Gaia, na który dostaliśmy 2,4 miliona dofinansowania dzięki zupełnie autorskiemu systemu AI oraz wprowadzeniu elementów nieprzewidywalności w rozgrywce. Przejdźmy zatem do części biznesowej. Darkpoint Games skupia się na tworzeniu gier z serii indie. Z serii Indie Premium chcemy tworzyć gry, które będą stanowiły wyzwania dla graczy. Nasze podejście jest takie, że chcemy samodzielnie wydawać gry, więc Early Access nie będzie wraz nie będzie wraz z wydawcą, tylko będziemy sami wydawać grę. Pierwsza i nasze kolejne gry będą stały na wysokim poziomie graficznym, jak również dbamy o to, żeby była jak najlepsza muzyka. Dlatego muzykę do naszych gier tworzy Adam Skorupa, który tworzył muzykę do Wiedźmina, czy Bulletstorma, czy Frostpunka, oraz nasze materiały promocyjne, czy intro będzie tworzył i tworzy już Radical Studio. Nasz trailer, który mogliśmy oglądać, był stworzony przez nich. Chcemy z pierwszym tytułem stworzyć całą społeczność wokół gry, jednocześnie rozgłośnić naszą produkcję tak, żeby Darkpoint Games poznało dużo więcej osób, jakie będziemy w przyszłości będziemy tworzyć gry i jak będziemy do tego podchodzić. Dlatego chcemy też, żeby każda nasza gra była cały czas rozwijana, ulepszana. Dlatego też będziemy słuchać graczy, co im brakuje, czego im brakuje, czego inne gry nie mają, i będziemy starali się, jeśli to będzie wpasowywało się również w naszą grę, będziemy starali się to dostarczyć. Oraz nasz model biznesowy, czyli nasze doświadczenie dotychczasowe w tworzeniu portów konsolowych. Chcemy również je wykorzystać, przez co zmniejszymy koszty produkcji, portowania, ponieważ sami jesteśmy w stanie to wykonać. Mówiąc na początku, że chcemy zupełnie inaczej podejść do produkcji tytułów, do każdej gry chcemy, żeby była innowacja. Dlatego nasz drugi tytuł, aktualnie nazwa kodowa Project Brightness, preprodukcję rozpoczęliśmy już właściwie w tym roku, natomiast głównym naszym elementem preprodukcji aktualnie jest to główny feature unikatowy dla gry. Oczywiście Project Brightness będzie również posiadał Gaię, czy dotychczasowe systemy, nad którymi pracujemy, natomiast chcemy, żeby każdy nasz produkt posiadał zupełnie coś unikatowego.
Dlatego preprodukcja musi takiego tytułu ruszyć dużo, dużo prędzej. Jesteśmy już w jej trakcie, dzięki czemu wiemy do przodu, jakby proces preprodukcyjny feature'a właściwie jest bazą do dalszej preprodukcji już samej gry, ponieważ wiemy, na czym oprzeć nowe elementy zupełnie dotąd niespotykane w grze. Do produkcji gry prawdopodobnie przejdziemy pod koniec 2022 roku, a w 2023 będzie już promocja i wydanie gry w 2024. Prawdopodobnie na początku 2024 early access oraz pod koniec pełna wersja. I tak samo jak w przypadku Achillesa, stworzenie portów konsolowych, a 2025 to rozbudowa projektu Brightness. Aktualny akcjonariat spółki tak się przedstawia. Spółka One to Play, nasz główny inwestor, posiada 48% udziałów. Nasza czwórka założycieli posiada równo po 11% oraz dotąd były dwie emisje serii B i C, z której spółka pozyskała 2 miliony złotych na rozwój, promocję i produkcję gry Achilles do Early Accessu. Wraz z 2022 rokiem w pierwszym półroczu planujemy wejście na giełdę New Connect oraz w 2023 wraz właściwie już z sukcesem pełnej wersji Achillesa rozważymy przejście na giełdę papierów wartościowych, na główny parkiet. Oczywiście będziemy decydować, co jest lepsze dla naszych inwestorów i wtedy będziemy decydować, czy jest to dobry ruch, czy nie, i to będzie główny nasz cel, żeby zapewnić inwestorów, że wiemy, co robimy i jeśli jest to dobre, to tak zrobimy to. Dziękuję bardzo. Kiedy i jak będzie można jakiś. Nie, crowdfundingu nie będzie. Natomiast niedługo w trybie prywatnym nawigator będzie przeprowadzał emisję. Także jeśli ktoś by miał ochotę, miał możliwość, to proszę pisać na maila, który jest podany na końcu prezentacji, a my przekażemy wszystkie informacje dalej. Czy wasza gra będzie także zjadliwa dla gracza casualowego? To jest, czy jednak celujecie w crash? To znaczy, powiem tak, nasz pełne doświadczenie, czyli najtrudniejszy poziom, oczywiście jest to dla gracza hardkorowego, natomiast tak chcemy stworzyć na włączenie gry, żeby gracz mógł sobie zdecydować. I zdecydowanie chcemy wprowadzić też tą nowość, czyli gra typu Souls-like, ale bardziej casualowi gracze, żeby również mogli w to zagrać. Czy jeśli Achilles zadomowi się jako porządny tytuł z gatunku Souls-like, czy będziecie rozbudowywać uniwersum gry, czy postawicie na nowe? No, na pewno będziemy rozbudowywać to uniwersum gry. Taki jest plan, że minimum 2-3 lata po wydaniu gry będziemy cały czas ulepszać ją, powiększać wszystkie, nie DLC, bo DLC są płatne, natomiast wszystkie, całe rozwijanie gry będzie darmowe w podstawowej cenie gry.
Nie chwalicie się, że kiedy spędziło czas. Tak, natomiast były to tylko dwie osoby i były to tylko nie przy samej produkcji Titan Questa, tylko przy wersjach dodatkowych, przy portowaniu i jeśli się nie mylę, przy tworzeniu, żeby na nowych komputerach Titan Quest również dobrze działał. Natomiast przy takim właściwej produkcji Titan Questa te osoby nie pracowały. Tak, dokładnie Game as a Service. Nie chcemy płatnych dodatków, czyli to, co w ciągu kolejnych lat będziemy dodawać, to gracz, który kupił pierwszego dnia w formie Early Accessu, to wszystko otrzyma. Gra była częścią inspiracji. Oczywiście, można powiedzieć, że każda gra z mitologii greckiej jest po części naszą inspiracją. Może to jest kwestia tego, że Assassin's Odyssey jest to typowo mitologia grecka, dlatego mogą być największe odczucia, że jest to. Na pewno tak, na pewno po części graliśmy oczywiście w ten tytuł, więc. Nawet w niektórych przypadkach nieświadomie może być to inspiracja z tej gry. Niski próg wejścia, natomiast to nie jest tak, że nie będzie można sobie od początku ustawić dużo większego poziomu trudności. Souls-like'owcy dostaną to, czego oczekują, natomiast osoby, które nie są tak bardzo zaznajomione z tym gatunkiem, będą mogły sobie włączyć łatwiejszy poziom trudności. Na Unrealu 4. Tak, oczywiście, natomiast w pierwszej kolejności chcemy zrobić na PlayStation 4 i Xboxa One, z tego względu, że jest to bardzo duża baza konsol, bardzo duża liczba graczy. Natomiast jak wiemy, PlayStation 5 i Xbox One X jest dosyć trudnym aktualnie konsolom, żeby kupić, więc liczba graczy jest ograniczona, ale tak na New Gen również myślimy, również będziemy te porty robić. Jeśli statystyki pokażą, że gracze grają w nasz online-owy koopa, to oczywiście będziemy ten wątek rozwijać, będziemy go ulepszać, powiększać. Aktualnie Early Access jest dla nas też takim punktem, żeby zobaczyć, co gracze wolą, czy single player, czy online-owy koop. W pewnym momencie jakiś inwestor włożył kasę i później będzie zgarniał ileś tam procent z każdego egzemplarza. Nie, aktualnie jest tak, że cały podział zysków trafia do Darkpoint Games. Na pewno nie DLC, tylko Game as a Service, czyli wszystko będzie darmowe rozszerzenia do gry. Będzie na pewno rozwój koopa, rozwój głównego wątku fabularnego oraz misji poboczne. Tak, oczywiście będą legendarne, mityczne, rzadkie oraz zwykłe przedmioty. Tak, które każdy będzie można ulepszać. Tak, wybrnęliśmy z tego. Tyle mogę powiedzieć. To już każdy się przekona, grając w grę.
Powiem tak, jesteśmy zupełnie inną grupą docelową, tworzymy gry dla zupełnie innych graczy, więc to nie jest nasz kierunek. Myślę, że uda się prędzej. Natomiast co do dokładnego kalendarza, to ciężko mi o tym teraz mówić, ponieważ jest to ustalane z domem maklerskim Navigator. Dotychczasowe koszty produkcji, jak prędzej wspominałem, jest to 5 milionów. Całkowite wraz z marketingiem myślę, że będzie to około 6 milionów. Niestety nie mogę udzielić tej informacji. Na to niestety nie wiem, więc ciężko mi powiedzieć. Nie mam takich informacji od nawigatora, żeby tak było. Szybko poszło pytania, wyczerpałeś odpowiedzi na wszystkie pytania, Dzięki. więc chyba w takim wypadku możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.